Do wyborów samorządowych zostało jeszcze 7 tygodni. Lista nazwisk kandydatów do najważniejszych urzędów w kolejnych miastach z dnia na dzień stale się wydłuża. Niektórzy idą w pojedynkę, inni postanowili zewrzeć szyki. Część stara się o reelekcję. Są też i tacy, którzy choć związani z samorządem od lat, po raz pierwszy powalczą o najwyższy stołek. Co mają do zaproponowania mieszkańcom regionu, sprawdzała Magda Sincewicz. Profesjonalizm, stały kontakt z mieszkańcami i współpraca. Tym zamierzają kierować się reprezentanci gmin powiatu gliwickiego, którzy wystartują w najbliższych wyborach samorządowych. Jak podkreślają, zamierzają działać wspólnie, bez rywalizacji. Ta idea przyświecała powołaniu właśnie komitetu wspólnie dla gminy i powiatu, abyśmy mogli reprezentować interes naszych mieszkańców nie tylko tutaj w naszych samorządach, ale również w tym samorządzie powiatowym. Ogromnie doceniam ważność współpracy samorządu powiatowego z samorządami gminnymi. Współpracę rozumiem w ten sposób, że wspólnie planujemy zadania do wykonania i wspólnie je realizujemy. Ten mój start wynika z faktu, że uważam, że jestem przygotowany do pełnienia funkcji prezydenta miasta. Mój program jest odpowiedzią z jednej strony na te wyzwania, które przed nami, na te szanse, które są przed nami, ale również odpowiedzią na zagrożenia i przede wszystkim te potrzeby zgłaszane przez samych mieszkańców. Gotowych do objęcia stanowiska prezydenta jest więcej. Jednym z nich jest jedyny, jak na razie, kontrkandydat urzędującego obecnie w Rudzie Śląskiej, Michała Pierończyka. Kandyduję, ponieważ kocham to miasto i wiem, że to miasto potrzebuje zmian. Po 14 latach rządów obecnej ekipy nasze miasto potrzebuje świeżości, potrzebuje impulsu, potrzebuje nowej wizji i doświadczenia. Wśród kandydatów są też i tacy, którzy to doświadczenie już mają. Chcą jednak wystartować w kwietniowych wyborach, by kontynuować to, co zaczęli. Dla mnie naturalne jest to, że w momencie, kiedy we władzy samorządowej jest współpraca, jest mocny samorząd, to lepiej rozwija się nasze miasto, lepiej rozwija się Dąbrowa Górnicza. Bardzo liczę na tę współpracę. Która tak często podkreślana w deklaracjach przed wyborami, tak trudna jest do realizacji po nich.